Witamy Was serdecznie na Orange Video Fest i zapraszam Was na spacerek po Torwarze, właściwie tej pierwszej takiej wejściowej hali. I na sam początek mamy stoisko LiveTube'a, na którym można sobie po prostu porozmawiać. O, patrzcie, zarąbista reklama. Czy chcesz zarabiać na Instagramie? Można podać swojego maila i będziemy się zarabiać na Instagramie. Tutaj jest bardzo jakieś takie fajne stoisko. Mianowicie można sobie zdjęcia zrobić. I tak to wygląda od backstage'u, także trollowanie na backstage'u. Widzicie właśnie, Torwar to właśnie wszystko się odbywa w Warszawie na Torwarze, hala widowiskowo-sportowa. Tutaj jest stoisko Orange Video Fest by LiveTube, czyli można tutaj, zobaczcie, można sobie wziąć wszystkich z LiveTube'a, patrzcie, karty różne. Tutaj jakbyś mógł pokazać, są różne tutaj, widzisz to? No, tu są te różne właśnie karty i tak dalej, które można sobie kupić z youtuberami, ale to są tylko youtuberzy z LiveTube'a. Także tutaj to jest stoisko wszystkich, którzy należą do LiveTube'a. Także no, promowani są po prostu. Mamy oczywiście gastro. Gastro jest na Torwarze. Nie jest może jakieś specjalne, ale zobrazujmy to menu, które jest tutaj gastro. Co mamy? Mamy wrapy z kurczakiem, burgery, hot dogi, pretzle, popcorny, batony. I teraz dochodzimy do stoiska, czyli to mięso, które tutaj przygotowali organizatorzy, a tym mięsem są oczywiście koszulki. Zobaczmy tutaj, jaki jest zbyt tych koszulek. Abstrauer, czyli oczywiście koszulki abstrahujków. No, jak widać, najwięcej dziewczyn stoi, prawda? Wiemy dlaczego wszyscy, bo te koszulki. Są szatnie. I tak praktycznie dochodzimy do ostatniego stoiska, myślę, że dosyć istotnego, bo to jest król polskiego YouTube'a, przynajmniej aktualnie, przynajmniej na dzień dzisiejszy, na 6 grudnia 2014, stoisko jest Eza Wardęga. Jak widzicie tutaj, można sobie również zdjęcie zrobić z fajnym bardzo zombiaczkiem. Premiera w ogóle koszulek Wardęgi jest tutaj dzisiaj, bo wcześniej Wardęga nie miał swoich koszulek, a teraz już ma i tu one są i tak wyglądają i je pokażemy zaraz. Proszę zobaczyć. A, i tu lecą oczywiście pranki Wardęgi. Insane people are the best. Także premiera koszulek Sylwestra Wardęgi. Mamy piękne panie, które sprzedają te koszulki. Pokiwajcie. Dobra, więc to jest jakby pierwsza część. W tamtą stronę, jeżeli pójdziemy tam, gdzie widać te niebieskie światła, tam jest jakby taka hala główna, scena i tak dalej. O, jest Wardęga, nikt do niego nie podbija. Dlaczego tak? Ja nie rozumiem. On w ogóle idzie i nic mu się nie dzieje. Jak to jest w ogóle możliwe? Ja tego nie rozumiem. Idziemy dalej. Idziemy do góry. Do góry jest paru chyba youtuberów aktualnie obleganych. Generalnie to są schody sławy. Tutaj jeżeli się na chwilę zatrzyma jakiś youtuber, to po prostu przez chwilę jest oblegany przez ludzi tutaj obecnych na tym evencie. Wchodzimy do góry. Jeszcze aż tak dużo ludzi nie ma. I tutaj jest wejście na trybuny. Trybuny to torwarskie, dzięki którym możemy oglądać sobie z góry cały event. Nie widzę tutaj nikogo. Tam ktoś jest oblegany. Kto to jest? Oczywiście Czoklet tam jest. O, Szakal, cześć. Okej, dobrze. Odchodzimy z tego miejsca. Tutaj jest miejsce zorganizowane na podpisywanie autografu, robienie sobie zdjęć i tak dalej. Więc my odchodzimy i uwaga, wchodzimy na trybuny. To nam przypomni Intel Extreme Masters 2014. Za mną właśnie stoiska Intela, stoiska Sprite, stoisko Mateusza Grzesiaka, Buddha Play, które się pojawiło ostatnio na wszystkich imprezach praktycznie. No i scena główna, na której są występy różnych youtuberów i stand-uperów. A z kolei z tej strony główna atrakcja gamingowa, jeżeli chodzi o Orange Video Fest, czyli turniej LoL'a, którego komentują Dizzy i Nervarian. Jak widzicie, mamy ustawione stanowiska, to wszystko sponsorowała firma LG. No i nieduży, ale powiedzmy, da się oglądać na tym ekranie, który się znajduje ze mną, i publiczność już się zbiera na ten turniej LoL'a. O, jak widzicie, jest publiczność, także emocje będą praktycznie prawie jak na IEM-ie, ale na IEM-ie jednak chyba większe. Więc to jest ta pierwsza część Orange Video Fest. W następnym filmie pokażemy Wam całą tą płytę główną, scenę, jak to z bliska wygląda. Na razie.